2 hours later. Cześć. Precio.pl. Dobra, a więc o co chodzi? Spróbujemy nowego formatu. Będzie to taki bardzo niezobowiązujący vlog. Może wyjdzie, może nie. Wy dacie znać, czy wam to pasuje. Ja robię to na własną rękę. 15 minut temu wygooglałem, jak montować film, więc spodziewajcie się różnych kwiatków. Ale zobaczymy, kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Część z nas ma ten komfort, że w czasie epidemii może pracować zdalnie i nie zamartwiać się potencjalną możliwością utraty pracy. Więc skupmy się może troszeczkę właśnie na tej pracy zdalnej. Na początku wiadomo, chce się trochę pokombinować, polenić, w końcu nikt nie patrzy, ale po 2-3 tygodniach siedzenia w domu zaczynamy rozumieć, że zapadnięcie się w pracę to jest jedyny ratunek, żeby nie dostać na głowę. Więc tak samo postępuję ja. Siedzę, pracuję i właśnie dostałem pewną przesyłkę z Precio, dzięki której to się stanie trochę przyjemniejsze. I już wam tłumaczę, o co chodzi. Co więc znalazłem w przesyłce? 2 HP-ki, 24-calowe bezramkowce z matrycą IPS, klawiaturę, myszkę, słuchawki Platronixa, no i najważniejszy dzisiejszy element, czyli stację dokującą, która spaja wszystko w jedną całość. Wbrew pozorom nie wszyscy wiedzą, jak funkcjonuje stacja dokująca, jak ją można wykorzystywać i w sumie po co ona jest. Ja przychodząc pierwszy raz do pracy typowo w IT z wykorzystaniem sprzętu biznesowego, w sumie nie do końca wiedziałem, po co to jest, co to za problem podpiąć kilka kabelków, mam to samo. Teraz doceniam to bardziej, zabieram ze sobą laptopa z pracy, wpinam jedno złącze w domu i jestem nadal w tym samym miejscu. What? Mam na myśli fakt, że jeżeli wyposażymy się w taką samą ilość monitorów w domu, jak i w pracy, dzięki stacji dokującej możemy przenieść całą naszą przestrzeń roboczą. W dużym uproszczeniu taka stacja dokująca jest hubem, ale nie tylko USB. Ponieważ możemy podłączyć również zewnętrzne monitory, możemy podłączyć kabel RJ45, a jednocześnie przy tym wszystkim nasz sprzęt będzie ładowany. Możemy mieć go otwartego bądź zamkniętego. Otwarty laptop będzie służyć za kolejny monitor. Dzięki przyciskowi, w który wyposażona jest taka stacja, nie musimy go otwierać, by go wyłączyć, włączyć czy uśpić. Dobra, to teraz proszę o pełne skupienie. Demonstracja montażu laptopa w stacji dokującej. Daliście radę? Boy. Samo podłączenie stacji dokującej pokażę wam przy kolejnej okazji. Obecnie nie posiadam odpowiedniego oświetlenia, aby coś sensownie było widać. Także spokojnie, nie podłączona do czegokolwiek stacja dokująca, to żadna manipulacja. Wiem, że wartość merytoryczna tego materiału jest, delikatnie mówiąc, wątpliwa. Jednak nadal wiele osób mnie pytało, osób niezwiązanych stricte z IT i biznesem, jak funkcjonuje taka stacja dokująca, jak ona wygląda, no jest to naprawdę bardzo patologiczne. Także może jednak komuś się przyda, ale dla mnie głównie to jest taki test, czy w ogóle jestem w stanie zrobić taki materiał, czy sam czuję się z tym komfortowo, czy taka forma wideo was interesuje oraz czy w ogóle chcielibyście, żeby coś takiego kontynuować już troszeczkę z lepszym przygotowaniem merytorycznym, gdzie faktycznie moglibyśmy pokazać wam w tym nieco bardziej wolnym czasie parę ciekawostek od strony IT, jak co działa. Coś, co może usprawni waszą pracę w warunkach domowych.
Potraktujmy więc dzisiejszy odcinek jako taką lekcję organizacyjną. Dajcie znać, co myślicie. Zajrzyjcie też koniecznie na naszą grupę na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie filmu. Tam też pojawiła się pewna ankieta, którą rzucał Dominik. Myślimy o life'ie. Troszeczkę w gamingowych klimatach. Pomyślcie i koniecznie uzupełnijcie ankietę. A teraz to wszystko. Trzymajcie się. Cześć! Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem poleasingowego sprzętu IT. Do zobaczenia!